koncerty w weekendzie odbywają się pod hasłem szanty w weekendzie, chociaż no wiadomo, że to co my gramy, to szantą na pewno nie jest, ale w tym wielkim worku z napisem szanty jest gdzieś też miejsce na to, na tą naszą piosenkę morską. Pożegnanie w Liverpoolu z repertuaru czterech refów, czyli z góry naszych szantowych. Hołd im oddajmy tą piosenką. Ale tak po nowemu, po rekondylowaniu. Yeah.
pogładziłam. Ja tam go gładziłam po bułce, a tam czacha dymiła. Czacha dymiła. Poproszę jeszcze na scenę Martę i Piotrka. Chodźcie, kochani. Wspólny ukłon. Bez i byli goście. Bardzo, bardzo dziękujemy wam za ten wieczór. Szczególnie ja ze swojej strony, bo to taki półrodzinowy, więc fajnie było świętować z wami jeszcze tego nastawnego. Dziękuję za bardzo. Bo on pracuje w locie, więc poleciał. Marta Łydka, pseudonim Madonna z wielkim cycem. To jest właśnie ten epitet. To jest właśnie ten epitet. Dziękujemy wam jeszcze raz. Czekaj. Mam fajny kanał. Mogę? Ja tylko chcę powiedzieć, że nie mam żadnej riposty. Dobra, wiem. To jest wiadomo. To na teksty Pitera trudno mieć ripostę, rozumiem cię. Ale mam fajny kanał, mam fajny kanał. Ale ja nie przeciwko kobietom. No jacy? Na pewno. Ej, dobry? Na pewno. Dobra. Już się boję. Chodzi? Już się boję. A on jest trzeźwy, zaznaczam. No jasne, że jestem. Na konstybalnicę. Chodzi babeczka, lekutko leciła. Taka, no tak, trochę śmierdzą. 30 lat. Trudna. Wiecie co, no taka, ja już się boję. Dramatyczna, taką pijana do tawerny portowej z taką brudną, śmierdzącą papugą na ramieniu. Nie wiem, czy słuchasz dalej. Tak, tak, to dobre jest. Tak, mówi tak. Hej, żeglarze. Jeżeli ktoś zgadnie, jakie zwierzę mam na ramieniu, temu dziś w nocy się oddam. Cisza, ale ktoś z końca sali mówi: ho, aligator! Ona mówi: jestem skłonna uznać tę odpowiedź. Proszę państwa, to był stand-up w wykonaniu. Tak, Piotr Kusinca i stand-upem. Jeszcze jeden. Piotr, zabierzcie mu mikrofon. Ale trzeba chyba bilety za stand-upa wziąć. Jeszcze jeden. Wchodzi Murzyn, znaczy afroamerykanin. To nie będzie rasistowskie. Nie, gdzie? Do baru z papugą na ramieniu. Czy te teksty sponsorowane są przez papugi? Podchodzi gościu i mówi tak. Słuchaj, ona mówi, a papuga na to, nie wiem, dopiero go kupiłam. Piotr tu będzie ze stand-upem występował w weekendzie. To sami uznacie, czy warto przyjść, tak? Piotr, będzie coś innego oprócz papug? Jasne. Dobrze. Tylko nie mówmy za. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Betty Blue, zaglądajcie na naszą stronę www.betty.pl. Jak już przystało, tu jakieś ciasto są urodzinowe i cukierki tam urodzinowe moje na wasze. Proszę, podziękujcie.